Jedziesz. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Mamy mnóstwo rzeczy do obgadania, ale zaczniemy sobie od The Game Awards, które żeśmy obaj oglądali siedząc w nocy z czwartku na piątek. Moje takie szybkie spostrzeżenia na temat tego programu i właściwie tych, tych nagród są takie, że podobało mi się, ale było odrobinę za długie. A jak ty uważasz? No to trwało od 2.30 do 6.00. No, no. I tak dla sprecyzowania Game Awards to są chyba teraz najbardziej prestiżowe nagrody branży growej. Jak najbardziej. Ale nie do końca pewien jestem czy najbardziej prestiżowe branży e -sportowej. No chyba niekoniecznie. W zasadzie e to tak troszkę po Macoszemu jest potraktowany. On tam jest, żeby był. Na mój gust on chyba jest trochę tam niepotrzebny. Moim ale ale też jest. jest niepotrzebny. Trochę to jest tak, jakby do nagród telewizyjnych. Hmm. Telekamer na przykład dodawać sportowców, bo oni też są przecież w telewizorze. Mhm. Trochę mi, mi nie, nie, nie pasuje ten e-sport. Myślę, że e-sport zasługuje na jakieś swoje fantastyczne nagrody. To już jest taki, taki poziom popularności przede wszystkim i pieniędzy, że myślę, że coś mogą sobie wymyślić. Mają dużo tych turniejów takich, które mhm. w pewien sposób. Um, no, już wyłaniają zwycięzców i najlepszych, ale jakby takie nagrody branżowe zawsze się przydają. Jak najbardziej. Powiedz mi, z rzeczy, właściwie to jest takie z mojej perspektywy, to jest impreza, która bardzo ładnie się rozwija i ona może w przyszłości być coraz ciekawsza, ze względu na to, że pewnie będą się pojawiały firmy, które będą chciały pokazywać swoje trailery, deweloperzy, którzy będą chcieli pokazywać swoje trailery na tej imprezie i że faktycznie będzie warto, bo dużo ludzi przychodzi i ogląda. Tam na Twitchu chyba w Piku było powyżej 200 tysięcy? No, było, pod, było, było w okolicach. A zauważ, że można było restreamować sobie mm -hmm. i, i dużo, dużo osób... Robiło to, tak, tak. Tak, tak, Ja też zresztą. U ciebie było tak późno w nocy, było cały czas 600-700 tak, osób. Tak, no, Zaskakująco było dużo i dosyć przyjemnie się przy tym rozmawiało. Dostarczało to jakby takich... do refleksji rzeczy. Za dużo było Nintendo Switch, moim zdaniem, skromnym, ale ja fanem nie jestem i zauważałem to na każdym kroku. Ale to chyba w zasadzie nie jest, nie jest problem. No, ale to też pokazuje, że switch trzyma się bardzo dobrze, że gry się tam sprzedają, że to generuje zyski mhm. i że ludzie chcą po prostu kolejnych gier na, na switch'a. Dla mnie takimi najbardziej ciekawymi rzeczami no to przede wszystkim sklep Epika. Tak, tak, który, tak, on się tam pojawiał parę razy. Przy... Tak, niezwykle mocno promowany był, ale to też wydaje mi się kwestia tego, że Epic jest sponsorem też tej gali, jak większość tak naprawdę dużych firm, ale z sklep Epica, ja zrobię tylko małą dygresję, Fortnite ma 200, ponad 200 milionów graczy. 200 milionów graczy, którzy mają zainstalowany ten sklep Epica. Jak, tak, tak, tak. To jest świetny, świetny Pomysł, bardzo mhm. mi się to podoba, to, że lepiej traktują deweloperów niż Steam. Mhm. Jeszcze ten sklep nie wygląda tak jak pewnie powinien, początek, tak, tak? ale to jest początek. Ciekawą, ciekawym przemyśleniem, które Bartek Pieczonka mi, mi powiedział, to jest to, że, że w tych 200 milionach ludzi jest ogrom, którzy, jest ogrom tych, którzy nie znają Steama. Bo ich pierwszą grą jest Fortnite. Mhm. I oni będą najwierniejszymi, najwierniejszymi klientami. I to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe stwierdzenie. Ja tak podchodziłem raczej biznesowo do tego, i wiem, że tutaj mniejsza marża, że dużo klientów, ale o tym nie, nie pomyślałem, że, że tam że Epic wykorzystał tą szansę. Tak, tak. Zaskakująco dobrze. To do, dobry moment, wybrali. Ja powiem jeszcze tak. Oprócz tego, że są tam ludzie, którzy Steam'a nie znają, to też być może niestety ci ludzie też nie znają innych gier. Tak, to, jest, no, to jest całe tak, pokolenie no. mojego syna, którzy zaczynali od Minecraft'a i dla nich to była jedna jedyna gra. I teraz Fortnite i to jest jedna jedyna gra. I jak, myślę, że Epic znajdzie sposób, żeby dotrzeć do tych ludzi, chociażby przez to, że będzie dawał im skiny z innych gier, jeżeli oni zaczną grać w inne rzeczy. Bo to jest taki. I to jest coś, co, co może odwrócić uwagę, tylko dzięki temu mój syn kojarzy Thanosa, tylko dzięki temu mój syn kojarzy tego Keanu Reeves, grał takiego bohatera, John Wick. I, i musimy to sobie też zresztą razem obejrzeć, więc to, 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 to przejście z Fortnite'a na inne dziedziny popkultury albo w ogóle na inne gry jest możliwe. Ale zobacz sobie, jak to jest genialnie promocyjnie wykorzystywane. Że ty dajesz, na przykład, deweloper, okej, okay, gadasz, Epic mówi tak, ja chcę twoją grę na wyłączność. A deweloper mówi, no, ale wiesz, no na Steamie to się jednak dużo naszej poprzedniej gry sprzedało. No dobra, to damy ci skin w Fortnite. Takiej reklamy nigdzie nie dostaniesz. No, no, sprzedano. To prawda, to prawda. No. Właściwie to o samym mnie, epiku byśmy mnie, mogli... Tak, moglibyśmy no. gadać, ale dla mnie jedyny tam problem jest taki, że czy ci gracze mają pieniądze i czy łatwo będą wydawać. I jak na razie wygl wygląda to tak, że, że na Fortnite'a idą te mikropłatności, ale już nie mówimy o mikropłatnościach. Mhm. I może to być pewnego rodzaju... Bo ja oczywiście rozumiem, okej, okay, Fortnite są ładowane pieniądze po prostu w szalony sposób, mhm. ale to jest Trochę inna rzecz, kupić sobie skórkę za 3 dolary, a kupić grę za 50. Okej. Okay, okay. I boję się, że może tu być zgrzyt, ale wierzę też, że Epic udowadnia z miesiąca na miesiąc, że potrafi. Yy, potrafi, rozumie ten marketing i potrafi sprzedawać. No i najwyraźniej wiedzą, co robią i też mają sposób na to, żeby dotrzeć do użytkowników Steama, chociażby dając grę za darmo raz na dwa tygodnie, gdzieś tam taka informacja się pojawiła, teraz jest Subnautica, którą gorąco polecam. Tak, i to jest i, i Super Meat Boy. A, też jest za darmo? Też w grudniu będzie, tak. Tym... Znaczy, o nich jeszcze nie ma, bo ja y, posiedziałem sobie chwilę na tym sklepie Pika, oprócz tego, że tam jest bardzo mało rzeczy, a jak są, to większość jest, że wkrótce, mm -hmm. to też zauważyłem, że on średnio chodzi. jest optymalizacja tego klienta, ale może przez przeciążenia no, możliwe, jakby to możliwe. jest. I y, y, jeszcze nie są te dostępne darmowe gry, przynajmniej dla mnie. No, 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 ja nie patrzyłem na to. Ale żebyśmy nie zbili z, mm -hmm. z, z, zeszli z tego tematu. E, rzecz, o której żeśmy rozmawiali ostatnio przy Joystick, przy joysticku wydaje mi się, że nie było cringe'u, przynajmniej nie było go zbyt wiele. Nie było, nie było w ogóle. Tak mi się wydaje, że nic tam nie było takiego cringe'owego. No, że... Wszelkie rozmowy z ludźmi, którzy odbierają nagrody czasami są trudne, i, tam, i bo, bo nie każdy jest przygotowany na to. Ale tam było bardziej było niż wiesz, tak, tak, niż, tak, niż tak, jakiś tak. cringe, niż jakieś takie wymyślone przez dział marketingu żarty. E, na, naprawdę świetna realizacja i to na takim poziomie najlepszych nagród. Nie wiem, filmowych, tak, albo... ale. bardzo dobrze. Odniesienia do Oscarów są nieprzypadkowe. Nieprzypadkowe, i też zauważcie, że tam był duży taki mishmash branży growej i filmowej na najwyższym poziomie. Znaczy, był Hans Zimmer, mhm. który tam sobie śmigał na gitarze, był Christopher Waltz, był, była Sara, Rosa Salazar, którą musiałem sobie sprawdzić, kim ona jest, bo nie wiedziałem, byli bracia Dafer i byli bracia Russo. Szkoda, że na gali nie był pokazany pierwszy raz zwiastun nowych Avengersów, bo to też by znaczyło bardzo dużo. Ale jeżeli mamy takich ludzi, to widać, że, że to są najważniejsz, najważniejsza impreza growa i mówię to z pełną odpowiedzialnością i uważam, że Game Awards już chyba jest co najmniej na tym poziomie co 3 no. Jak nie wyżej. Yy, I powiedziałbym, że w tym roku, o ile w tym roku w zasadzie była jedna duża produkcja pokazana, czyli far krainowy, New Dawn to się chyba nazywa. Tak. Po, po, pozostałe gry były takie trochę niezależne, to takie. Właściwie nie można by ich nazwać niszowymi, ale to nie są takie wielkie, wielkie tytuły, do jakich żeśmy przyczynili na no, nowa czy... gra obsydianu. No tak, a to, 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 jest, to jest jeszcze temat na, tak. na inną dyskusję. Ona się absolutnie mieści w, w tej kategorii najciekawszych rzeczy, jakie się pojawiły dla mnie na. na... Na, na tym The Game Awards. Ale właściwie, pomijając temat tych, tych, tych produkcji, które zostały przedstawione, interesuje mnie Twoja ocena tego, jakie nagrody się przydarzyły, zwłaszcza ta ostateczna nagroda. Ja oczywiście, znaczy. Większość. Gie... Mi trochę szkoda, Spidermana jest. No i mi też cały czas, przy każdych nagrodach. Bo grając i to w ostatnich dwóch miesiącach, i przechodząc całego Spidermana, i przechodząc całego God of War, jednak chyba milsze uczucia miałem w stosunku do Spidermana. Niewątpliwie, ale wydaje mi się, że tu zwyciężyło to. Że God of War był odkrywczy dużo, jakby zaprezentował zupełnie inny model rozgrywki. W stosunku do, do starego God of War. I też, jakby ta filmowość tej rozgrywki, tam zostało użyte kilka rzeczy takich filmowych, których wcześniej w grach nie było, więc, więc by, być może to, no to na pewno była wielka produkcja. Cieszę się, że jakby, bo, bo wygrał God of War, chociaż wiele nagród zgarnął Red Dead Redemption. Wydaje mi się, że to było takie salomonowe rozwiązanie, że. Że dali sporo takich tych, tych mniejszych Red nagród Red Dead Red Red Redemption, a główną nagrodę właśnie Warowi. I przy okazji, jeszcze bardzo na, tym, na tych nagrodach spodobała mi się muzyka. I, i te utwory odtwarzane z Red Dead Redemption oj, na żywo. Oj, to było fantastyczne, bo no. to było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mm. I, I no więcej, więcej bym chciał. Dla mnie najważniejszą taką rzeczą, której się absolutnie nie spodziewałem, to, że w kategorii Best Action Game wygrał Dead Cells. Ah, tak, tak. I, tak. i dla, no, to jest jedna według mnie jedna z najlepszych gier roku i przy której spędziłem no chyba ponad 25 godzin, co jak na mnie to jest bardzo dużo. Okay. I, I świetnie się bawiłem i regularnie do niej wracam sobie. Mm. I, I bałem się, że no tam było Destiny, Call of Duty nominowane, Far Cry 5, no i... No to jest taka jednak nie ta liga trochę w tej ja, ja, konkurencji, a tak, Dead tak, Cells tak. wygrywa. Ja nie spodziewałem się, byłem przekonany, że Dead Cells wygra w kategorii gier niezależnych, gdzie wygrała Celestę. Cel, cel, Celeste, co było sporo niespodzianką. Ja w ogóle o Celeste nie słyszałem. Ja też nie. Więc byłem zaskoczony. I tak też mi się wydaje, że czasami, że, że możliwe, że to Dead, Dead Cells wygrało, dlatego że tam w tych grach niezależnych przytrafiło się coś innego. Ale, Ale... wiesz, co to też była, to był fenomen. Dead Cells. To jest jedna tak, tak. z tych nielicznych gier. Ja, które... ja wierzę, że tej grze się należało, jak najbardziej. Nie? Także, także nie mam tutaj wątpliwości co do tego. Bo, tak, skończę tylko moją myśl, mm. bo to jest gra, która, wiesz, długo była w Early Access, wyszła i no, miała jakby nowe otwarcie, i, i zdobyła serca graczy. A. Bo to no, często jest tak, że ten Early Access jest zabójczy dla gier. Mm. A tutaj jednak zostało to wyprowadzone i zrobione w, no, w świetny sposób. To bogata też ta, bo to jest tak, taka gra, gdzie jest prost, w prosty sposób możesz się jej nauczyć, ale żeby ją wymasterować, to już jest trudniej i ona też pokazuje jak Świetny sposób można to zrobić, tak naprawdę niewielką ekipą. Wiesz, w, w ogóle pomijając to, że podobała mi się cała impreza mm -hmm. i to, że wydaje mi się, że ona idzie w ciekawym kierunku i że przyszłe będą pewnie jeszcze większe i ciekawsze, i będzie tam więcej nowych trailerów takich tytułów, a to bardzo podobały mi się wypowiedzi ludzi, którzy otrzymywali nagrody. Facet od NBA absolutnie mnie wzruszył, bo to jakby dużo się mówi, tak patrząc na gry, tam ludzie też zresztą pisali na, na, na czacie, że to jest te, ta, ta gra NBA, że że to jest pay to win i... ale widać było, Aże że to facet... też aktor wręczał, jak on się nazywa, ten... Hill, Josha... Możliwe, nie pamiętam. John, Johna Hill, no, no, to też, też było pewną ciekawostką. Facet, facet, który odbierał tą nagrodę, wielki facet, ja w ogóle nie, nie kojarzyłem go jako, jako takiego renomowanego twórcy, ale mówił, mówił o pięknych rzeczach, o poświęceniu, o tym, że to wiele dla niego znaczy i było czuć Czuć, że jest wzruszony. Zresztą tak, tak. dużo było tam no, 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 no. Też no. ogromny plus takiej gali, że ci twórcy wychodzą, tak powiedzmy, z piwnicy i, i, i to oni są w blasku reflektorów. Tak jest, nie, wydawcy. nie Nie gry i nie wydawcy. Ale o jednej ważnej rzeczy, żeśmy nie powiedzieli. Spotkanie panów z Xboxa, z PlayStation i z Nintendo. Czy to jest ważna rzecz? No to jest, wiesz co... Bo jak oni wyszli, mhm. to ja mówię, o kurde, crossplay. No, no, no. <laughs> Pierwsze co w głowie, mówię, tak przy tym, w tym filmie o, o, o... naszym filmie o nowych generacjach konsol narzekałem na to i mówię, stało się, o, ale będę przepraszał po prostu. A tu nic, no wyszli i co No tak. No I ale... powiedzieli, że gry są fajne. No tak. No. Wiesz co, ale to też prowadzący tej gali, tam zresztą rozmowa się odbywała na... później. No gdzieś tam trochę walczył o to, żeby oni wystąpili wspólnie, więc to być może jest jakiś krok w dobrą stronę. Mam nadzieję, raczej mi to wygląda na taką prostą, pijarową zagrywkę. No, ale nie, na którą nie, wszyscy się zgodzili. No, no, no być może, być może. Yy, jeszcze tak. Muzycznie, za muzykę wygrał też Red Dead Redemption, co było sporą niespodzianką. Właśnie spodziewałem się, że w tej kategorii akurat God of War yy, zwycięży, bo tam muzyka towarzyszy całej całej tej grze i ona jest tam doskonale dopracowana. Yy, o TGA... Chciałbym też pogadać dużo przez pryzmat gier, które tam się przytrafiły, ale myślę, że to jest temat, który sobie zostawimy na, na, na inny program, bo mamy go gdzieś tutaj. Ja wrócę tylko do, hmm. do motywu ludzi, którzy wystąpili. A no właśnie, bo to też. To tak. był zapowiedziany Ascensors the Humankind Odyssey. Nie wiem, czy kojarzę taką grę to jest... Taka tak, o tak, ewolucji. tak, 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 bardzo, I, bardzo ciekawa koncepcja. I, i, I wyszedł tam szef studia Patrice Des, Desilets. Okej. Okay. I ja tak patrzę, mówię: Kurde, to jest ten kościół, którego poznałem w Poznaniu. A to ten, to, to oni. Tak, to... na PGA i to jest super opcja. Widzimy, to jest ewidentnie gwiazda Game Devu. A kto był na PGA, kto był na Game Industry Conference, które się odbywa podczas PGA, mógł go spotkać i mógł z nim pogadać. Mm -hmm. I to jest super. To też nagle tak poczułem, że, że to PGA, no widać, że tam ludzie pracują nad tym, żeby odpowiednich ludzi ściągać, żeby podbijać renomę tej imprezy. To jest też taka ciekawostka, o tym pewnie cały czas gdzieś jakby mówimy o tym w tle, ale o tym, że to są nagrody dla game devu i że ci ludzie, to, to co powiedziałeś, że jakby wychodzenie z piwnicy może nie do końca, ale no, przy, przynajmniej stają się widoczni, bo oni są zawsze w tle, nigdy o nich nie wiadomo. Często kiedy się mówi i narzek się nagrę, to narzeka się przez pryzmat wydawcy i to akurat dobrze, bo to przeważnie wydawca popełnia błędy, na które game dev musi się godzić, ale fantastycznie są. Zresztą też mnie rozczuliła kolejna rzecz, czyli wypowiedź gościa od God of War, który tam odbierał nagrodę za, za ten Game of the Year i też była świetna, też była taka uczuciowa, i czuć było, że, że, że ona, nie, on odbierał wcześniej nagrodę za coś. Już, bo, bo były dwie nagrody dla Godowór. Bo podsumowanie, w podsumowaniu zdaje się, babka opowiadała o, o tym i dziękowała za to. Best action adventure. Best action adventure. No to wtedy on opowiadał i to też było takie. Właśnie czuć było, że to jest prawdziwe. Nie? Tak, bo, ale to. Bo, bo to też wydaje mi się taki problem, ale to jest analogia do świata filmu. Bo na początku w latach 20., 30., nawet po części 40, to właśnie wytwórnie były. Tak naprawdę nikogo nie interesowało, kto jest reżyserem, operatorem. Mhm. Właściwie to ukrywane po części były te nazwiska. I w Game devie trochę jest tak, że twórcy bardzo często są anonimowi. I nie dziwię im się, że podczas tak ważnej gali, gali, którą ogląda, Myślę, że spokojnie z milion osób to oglądało. Mhm. Patrząc na te streamy, to, to myślę, że, że to jest odpowiednia liczba. No to nie dziwię się temu wzruszeniu i to, że to rzeczywiście jest ważna. To jest ważna impreza i dla branży, i dla graczy. Jak najbardziej. Jak najbardziej, więc a, absolutnie ok. Być może, może faktycznie za długie, przez to, że te kategorie takie e-sportowe trochę się tam znalazły. to oni część kategorii bardzo tak wiesz, y, trzy kategorie podrządek, jakieś takie tak, tak, średnie. Tak, 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 to szybkie, szybko poszło. Tak. No ale jednak to na trzy godziny się tam przeciągnęło, zwłaszcza, że to było w nocy. Chociaż może to trzy nie i jest pół taki. trzy godziny prawie. Może nie jest to taki długi czas. Przecież to może dlatego, prawie. że my oglądaliśmy to właśnie w nocy, a nie hmm. wieczorkiem sobie. Ja uważam, że no, ten esport nie pasuje tam za bardzo. Mhm. Esport zasługuje na swoje branżowe nagrody, i mam nadzieję, że taka impreza powstanie. I no, jestem pierwszy raz taka impreza, która naprawdę zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. No, no to bardzo dobrze. Ja jeszcze jedno, o jednej rzeczy chciałem wspomnieć: nagrody dla influencerów, e, dla streamerów, mhm. e, też niespecjalnie mi się spodobały. Ze względu na to, że można by odnieść wrażenie, że jedyni ludzie, którzy mają jak co, cokolwiek do powiedzenia, grają w Fortnite. A. No i rozumiem, że to. A ja się dziwię, że na przykład no, w jakiś tam sposób nie został uhonorowany Total Biscuit. A no właśnie, bo to też. Tak, tak. przyszła Może... mi ta myśl właśnie po tej kategorii. Mówię, kurde, no jednak no, człowiek no. niezwykle zasłużony dla branży odszedł w tym roku i tak trochę, jakby. No był też, wiesz, mocno krytyczny, więc miał pewnie no, nie, dużo nie, nie. wrogów. Znaczy wydaje mi się, że to akurat było szanowane u niego. A, no, tak czy inaczej, to byłby dobry moment, żeby o nim wspomnieć. Tak. Szkoda, że tak się nie, nie, nie przytrafiło, ale może ktoś kiedyś na to wpadnie. Myślę, że nie, nie, nie wpadli po prostu na to. A może nie rejestrują tego cholera, nie? bo to... Myślę, że to jest duża impreza, pewne rzeczy mogą... mogą... Wy wypaść z tego. Tak patrzę jeszcze na te gry i na zwiastuny, które były pokazane. Coś jeszcze zwróciło Twoją. E Wspomnieliśmy o The Outer Worlds, ale o tym będziemy opowiadali. W osobnym materiale. Przy tak. innej okazji. Far Cry oczywiście i. i to był. To o nim było... też będziemy opowiadać w tym drugim materiale. Zaskoczeniem było po pierwsze, że to jest taka duża produkcja i wydaje mi się, że. Ale akurat czym... Ubisoft nie miał lepszej okazji, bo premiera jest w lutym. Nie? No nie ma, nie więc, ma. A to jest nie... właśnie, to jest, widzisz, E3 jest w czerwcu. W grudniu jest Game Award i to jest rzeczywiście fajnie, wypełnia to rynek i jest miejsce, myślę, na, na pokazywanie, na ogłaszanie światu nowych, nowych premier, nowych zwiastunów. Ja jeszcze taką grę Among Trees. To jest takie połączenie przygodówki, survivalu i, i to chyba w przyszłym roku w Access już, już się um, ukaże. I no, zauroczyła mnie tam grafika, bardzo taka... To jest taka z taką animowaną postacią, czarno-czerwoną, czy, czy... Nie, 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 to... tamto to było od, od gościa, który zrobił Journey Aha, i... tak, 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 to nie, to, to jakoś mi umknęło. Na, na pewno ciekawi mnie ten z, z historią ludzkości. Tak, mnie też bardzo, bo... mimo że graficznie, tak, powiem ci, że średnio znaczy, mi to wyglądało. To, to mnie ciekawi, bo zastanawiam się, czy taki pomysł da się zrealizować dobrze i żeby on był ciekawy i przyjemny do grania, bo to... Z... Bardzo, bardzo rozległy i raczej nie będziemy się mogli związać z bohaterem. Nie? Więc nie wiem w ogóle, jaki pomysł jest na tą rozgrywkę tam. Na czym on będzie polegał, czy będziemy za każdym razem uciekali przed wężem, maligatorem, czy kto wie, bo tam ta cała ewolucja została pokazana na, na planszy i ona w zasadzie do człowieka już idącego w pionie. Jest więc to bardzo rozległy temat i ciekawy, no ale niewiele o tym wiemy. Nie wiemy, ale. A jeszcze widziałem dzisiaj takiego mema, że obecnie takie bingo, bingo z Game Awards i ze Steam'a to jest, że gra musi być adventure, survival, crafting i open world. A i to się najlepiej sprzedaje. Tak, i jak patrzę na. to dużo takich gier się pojawiło. Tak, to prawda. To prawda, to prawda. Ja akurat cieszę się, bo to jest fajna, e, fajna kategoria. Open World Adventure Survival. E, I do tej pory to właściwie takie były nie do końca dobrze zrobione produkcje, często widli Access, które z którego nie wychodziły. No dobra, to chyba podsumowuje nasze spostrzeżenie odnośnie TGA. Jesteśmy pełni tak, optymizmu. Ja bardzo, bardzo mi się podobało. Trochę za długo, ale może to odbiór przez zmęczenie i przez późną porę. Tak czy inaczej, polecamy obserwować na pewno w przyszłym roku. Ja będę z wielką przyjemnością oglądał. A, jeszcze założyliśmy grupę na Facebooku, y więc zapraszamy Was serdecznie. Opis macie w. Y w opisie. W, op <laughs> w opisie i tym, tym Was żegnamy. Pa. Trzymajcie się. Hej.